Cześć, witam serdecznie. Dzisiejszy filmik będzie krótki, w którym będę miał do Was prośbę, abyście podzielili się swoją opinią na temat ponadgryzanych wierzchołków roślin przez skalary. Moje akwarium coraz bardziej się tutaj zagęszcza. Mikrozory ma fajne przyrosty, ale zauważyłem, coraz częściej nadgryzione wierzchołki właśnie tych świeżych przyrostów, co potem nie wygląda ładnie, bo jak liść się rozrasta, jest dziurawy, jest nadgryziony. Świeże liście są też ponadgryzane. Wcześniej jakoś tego nie zauważałem, ale uwagę moją przykuła hygrofilia, która dzisiaj zauważyłem, dzisiaj się to stało, jak przyszedłem z pracy i zobaczyłem, jak skalary tutaj mocno szarpią się z tą hygrofilią. Ona ma tutaj tak ponadgryzane wierzchołki mocno. No to stwierdziłem, że no właśnie wtedy przyjrzałem się bardziej reszcie roślin. No i powiązałem te fakty, bo wcześniej myślałem, może coś tam się dzieje z rośliną, może coś innego się dzieje. Nie winiłem skalarów, bo nie widziałem wcześniej takiego zachowania. No a dzisiaj złapałem je na gorącym uczynku, jak się tam właśnie czepiają mikrozorium i tej hygrofilii. A że mikrozorium mam sporo, no to tych przyrostów jest też sporo i tych nadgryźniętych liści też jest sporo. No i chciałbym takiej sytuacji unikać. Dlatego też moje pytanie do Was jest takie: czy mieliście taką sytuację w swoim akwarium, że skalary Wam się czepiały roślin? Jeśli tak, to co wtedy robiliście? Chciałbym, żebyście w komentarzach mi tutaj podpowiedzieli. Oczywiście moje skalary dostają pokarmy pochodzenia roślinnego, ale może za mało, może nieodpowiedniej jakości. Nie wiem, dochodzę tutaj, o co tutaj może chodzić. Pytałem się też na facebookowej grupie. No i jestem ciekaw waszej opinii. A jak wdrożę jakieś tutaj, że tak powiem, postępowanie w tym temacie, aby tego unikać i to będzie działać, no to oczywiście się z wami podzielę. Jeśli zauważę, że skalary przestały to robić. Przestały mi gryźć, nadgryzać rośliny. No, jeśli dalej będą się czepiały tej hygrofilii, no to ona będzie musiała z mojego akwarium zniknąć, bo innych roślin się za bardzo nie czepiają. Mikrozorium jest sporo, więc tych przyrostów jest sporo, to idzie ukryć jakoś. No, ale mimo wszystko chciałbym tego uniknąć. Dobrze. Tyle w temacie dzisiejszego filmu. Oczywiście liczę na Wasze komentarze i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!